Witajcie drodzy kochani. Chciałem wam dzisiaj też również opowiedzieć, bo ponieważ wiele osób mnie się pyta, jak jest tą karmą, jak jest tą samsarą, więc chciałem wam po prostu wytłumaczyć, co to jest samsara. Samsara to jest po prostu ciągłe odradzanie się w tym świecie materialnym. Przyjmowanie po prostu ciał materialnych w zależności od swojej karmy. W zależności od swojej karmy dusza akceptuje w tym świecie materialnym takie, a nie inne ciało. Może to być ciało półboga, istot wyższych, z wyższych systemów planetarnych. Może to być istota ludzka, może to być istota na niższych planetach. To już w zależności od jakości karmy, którą dana jednostka posiada. To nie jest tak, że jedna osoba w tym świecie materialnym ma potężne bogactwo, jest wielkim prezydentem pewnego kraju, a druga osoba musi ciężko pracować w fabryce i po prostu nie ma takiego szczęścia jak na przykład król danego państwa, prawda, czy prezydent danego państwa. Wszystko jest, funkcjonuje tutaj za sprawą karmy. Jeżeli osoba spełniała wielkie ofiary dla zadowolenia półbogów, wyższych istot, czy to w poprzednich życiach, czy to w tym życiu, przeważnie to jest karma z poprzednich żyć, że spełniało się potężne ofiary, potężne wyrzeczenia, i dzięki po prostu reakcji pozytywnej tych wyrzeczeń dana osoba otrzymuje takie, a nie inne rekompensaty w tym świecie materialnym. Może być to piękne ciało, może być to piękna rodzina, piękny dom, piękny kraj, w którym się rodzi. Lub też na odwrót, jeżeli istota była jednostką, która była złą w poprzednich życiach, była negatywna, no otrzymuje takie ciało, które po prostu tak naprawdę jej się należy, czyli po prostu może być ciało pokryte wrzodami, chorobami, to jest po prostu sterowane prawem karmy. Rodzina, w której się rodzimy, również jest jakby owocem karmy, którą mamy z poprzednich 100 żyć, ponieważ na to obecne życie wpływa karma z poprzednich 100 żyć. To jest jakby taki suma tej całej karmy po prostu oddziaływuje na to obecne nasze życie. Także chciałem wam to po prostu przekazać, że z karmą jest sprawa bardzo delikatna, ponieważ to, co robimy w obecnym życiu, dobrego czy złego, to jakby idzie na nasze dobre lub złe konto, prawda? Odzwierciedla się to wszystko w filozofii Egiptu, Ozyrys ważący dobre i złe uczynki po prostu na wadze. Można znaleźć takie wizerunki, malunki na ścianach grobowców właśnie wielkich faraonów. Tam właśnie można znaleźć te hieroglify lub też malowidła, które przedstawiają właśnie tego typu sceny. Ja dodam, że również w filozofii indyjskiej jest też Dharma Maharaj, który po prostu jakby jego wysłannicy biorą duszę jakby na taki sąd, który cię po prostu dusza jest sądzona, czy pójdzie do piekła, czy znowu się narodzi w tym świecie materialnym, czy po prostu będzie promowana na wyższe systemy planetarne, gdzie system zadowalania zmysłów jest o wiele wyższy jak na tej ziemskiej planecie i można czerpać nieskończone materialne szczęście. Ale jak po wszystkim, dana dusza musi również i z wyższych systemów planetarnych upaść tutaj z powrotem na te materialne ziemskie planety, żeby znowu odrodzić się w dowolnej formie, czy w danym społeczeństwie, w zależności od swoich czynów z poprzedniego życia. Także najlepszym jakby taką metą naszego życia jest medytowanie o najwyższej osobie Boga, jakby utrzymywanie świadomości w jedności z najwyższą osobą Boga. Wówczas będziemy mieć tą świadomość jakby czystą i nie zanieczyszczoną tą atmosferą materialną. Dlatego dobrze jest utrzymywać i konserwować swój umysł, swoją dobrą świadomość, praktykując oczyszczenia, praktykując głodówki. Jak tu pewien kolega właśnie też na Facebooku również pokazywał filmiki ze swojej głodówki, którą praktykował i dokonał kilkudniowej głodówki i po prostu i to wszystko sfilmował. Także jestem razem z nim. Po prostu niech praktykuje właśnie takie wyrzeczenia, które nie tylko oczyszczą jego ciało, ale również oczyszczą jego umysł. Także drodzy kochani, zachęcam was do robienia krótkotrwałych głodówek. Może to być jeden dzień, może to być dwa dni, może być to trzy dni. Możecie pić wodę, możecie pić tylko soki owocowe, ale po prostu dzięki tej głodówce oczyści się wasz organizm z toksyn, z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Także polecam, zachęcam do robienia głodówek i również może to być na bazie diety owocowej.
Serdecznie polecam Wam odpromiennik, który jest na bazie minerałów, jest bardzo zdrowy. Ten odpromiennik można zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Także dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie, jest tutaj właśnie z gór z Teneryfy i do widzenia.